2016. Gorąco i serdecznie. W imieniu Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. Ja nazywam się Dariusz Paczkowski. Będę miał przyjemność z Państwem się dzisiaj spotykać na tym i na innym poziomie, nie tylko wiedzy, ale również tego, co gdzie się znajdujemy. I pozwólcie Państwo, że na samym początku ja pozwolę sobie przedstawić osoby, które stały się sprawcami tego wielkiego, mam nadzieję, zamieszania, czyli dzisiejszego naszego spotkania. Chciałam przede wszystkim przedstawić panią prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, pani Joanna Długosz. Jest też z nami obecna pani dyrektor fundacji, pani Elżbieta Glegoła. Ale państwo, jest też z nami osoba specjalna, gość specjalny. Państwa, pan Szymon Hołownia. Mamy zbyt mało czasu na początku, żebym ja zaczął mówić i o fundacji, o panu Szymonie Hołowni, więc zrobię to później, a teraz przekazuję głos pani Elżbiecie Glegole. Proszę bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jeszcze może przedstawię pana głównego dzisiaj prowadzącego, pana Dariusza Paczkowskiego. Jest to nasz nauczyciel naszych szkół podstawowych w Wyszwałdzie i Rumienicy. Szanowni państwo, Akademicki Zespół Placówek Oświatowych to będzie miejsce, w którym dzieci pokochają naukę oraz będą czuły się dobrze i bezpiecznie. Uczniowie Akademickiego Zespołu będą rozwijać wyobraźnię, wzbogacać swoją wiedzę i doświadczać niezwykłości świata, ludzi i przyrody. Nauka to także nabycie umiejętności budowania i utrzymywania relacji, poszanowania granic i osiągania kompromisów oraz radzenia sobie w różnych, czasem zaskakujących sytuacjach życiowych, współpracy w grupie oraz komunikacji. Nasi uczniowie będą wytrwale dążyć do postawionych sobie celów w duchu uniwersalnych wartości moralnych i tolerancji. Nasza szkoła to będzie mała społeczność nauczycieli, uczniów i rodziców. Nikt więc nie będzie anonimowy. Wzajemny szacunek, otwarta komunikacja, twórcze podejście do problemów będą budować atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia. Nauczanie to nasza pasja i misja. Nauczanie przede wszystkim poprzez szansę zaszczepienia u młodych ludzi ciekawości i potrzeby wiedzy. W naszych placówkach rozwijamy aktywne postawy w oparciu o zasady patriotyzmu, demokracji, wolności i sprawiedliwości. Kultywujemy tradycje i dbamy o dziedzictwo naszego regionu. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która na nas spoczywa i dołożymy wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu, bo pragniemy uczyć wszystkich najlepiej, jak można. Nasi nauczyciele uczą tego, co w dorosłym życiu niezbędne. Wszystko po to, aby młody człowiek wkroczył w to życie bezpieczny i pewny siebie. Nasz zespół wie, dlaczego uczy, czego uczy, jak chce uczyć i w jakich warunkach chce uczyć. Wspólnie dla państwa budujemy nową szkołę w Lubawie na miarę XXI wieku. O głos proszę o zabranie głosu panią prezes Joannę Długosz. Część z państwa już ją zna, część nie, a chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, że jesteśmy podmiotem. Bliżej. Nie słychać? Nie, który edukacją zajmuje się już od kilkunastu lat. Prowadzimy w chwili obecnej kilka placówek edukacyjnych.
na terenie powiatu iławskiego. Są to placówki w gminie Służb, w gminie Iława i w gminie Lubawy. Jest to szkoła podstawowa w Rumienicy, w Byszwałdzie, w Kamieńcu. Proszę zobaczyć, o, na zdjęciu nasz nauczyciel historii dzieci. Żłobek Majka w Iławie i przedszkole Majka w Iławie. Są to nasze szkoły, to niewielkie obiekty, to nieduże szkoły na terenach wiejskich, które były przeznaczone do likwidacji, a dzięki nam mogą funkcjonować dalej. Mam nadzieję, że lepiej aniżeli do tej pory. Mimo wielu doświadczeń, które zebraliśmy przez te 10 lat, no, poszukujemy odpowiedzi na naprawdę trudne pytania. Dlaczego trudne pytania? Zaraz powiem. Ale oprócz trudnych pytań, szukamy też talentów, szukamy predyspozycji w naszych uczniach i szukamy też obszarów, w których naszych uczniów możemy wesprzeć. Do tej pory bywało tak, że obiekty, które żeśmy przejmowali od gmin, już byłyby umiejscowione w jakimś miejscu. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że sytuacja dla nas jest wymarzona, ponieważ możemy utworzyć zupełnie nową placówkę, która będzie wyglądała dokładnie tak, jak będziemy chcieli i w której też zadzieje się od początku to, co będziemy chcieli. Jest to Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Lubawie, który Państwo za chwileczkę zobaczą. To jest ten obiekt. Wrócę jeszcze na chwilę do tych trudnych pytań, na które i problemów, na które poszukujemy odpowiedzi. Dlaczego trudne? Dlatego, że polska tradycyjna szkoła jest szkołą nastawioną na przeciętnego ucznia. Mówiła o tym już pani profesor Marta Bogdanowicz, wiedzą wszyscy ci państwo, którzy gościli u nas w piątek na wykładzie pani profesor. Natomiast wśród dzieci bardzo trudno tak naprawdę znaleźć osoby przeciętne. Przecież każde dziecko to, można powiedzieć, duży, mały człowiek, który ma swoje predyspozycje, ma swoje problemy, swoje emocje i tak naprawdę nie ma jednej wielkiej szkoły czy jednej wielkiej klasy, tylko w jednym dużym budynku są setki małych, wielkich ludzi i o nich cały czas myślimy. Dlaczego też jest to zespół? Dlatego jest to zespół, ponieważ w jednym budynku będą skupione tak naprawdę cztery instytucje, czyli od żłobka poprzez przedszkole, szkołę podstawową, aż do liceum ogólnokształcącego. Powoduje to, że w jednej placówce mamy pełną ścieżkę edukacyjną w nowo budowanym kompleksie. Zapewnia to oczywiście płynność i ciągłość nauki, a także bez względu na to, co się nie dzieje na zewnątrz, mamy możliwość kontynuowania jakby przyjętej ścieżki i zachowania tej pełnej ciągłości. Tutaj mają Państwo przez chwilę mieli taki poglądowy rysunek na nasz korytarz. Tak. Czym jest żłobek? Mówiłam też już o tym w piątek, teraz tylko nawiążę dosłownie przez chwilę. Żłobek dla nas to miejsce szczególne, ponieważ w żłobku opiekujemy się naszymi najmłodszymi pociechami. Wszyscy wiemy chyba, jak trudno jest nam rozstać się z dzieckiem i oddać pod opiekę tak naprawdę obcych ludzi. Niemniej jednak czasami stajemy przed koniecznością powrotu do pracy. Głównym naszym zadaniem na tym etapie jest zapewnienie dzieciom ciepła, bezpieczeństwa, miłości, a dopiero na drugim miejscu, rozwoju i zapewnienia edukacji. Żłobek to kto? To oczywiście doskonałe, troskliwe opiekunki, to położna, to działania profilaktyczno-korekcyjno-naprawcze,
promujące zdrowie, ponieważ na ten aspekt zwracamy szczególną uwagę. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że już od najmłodszych lat warto wyrabiać odpowiednie nawyki, a jeżeli coś, nie wiem, z dziećmi naszymi dzieje się nie tak, to warto przeciwdziałać temu od samego początku. Mamy specjalny program adaptacyjny w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku. No i oczywiście mamy całą gamę zajęć dydaktycznych, które dostosowane są do wieku. Nie zapominajmy o tym, że są to przecież dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia i są nie starsze niż 3 latka, tak? Więc są to maluszki, które potrzebują właśnie głównie bliskości, opieki, no i zabawy. Następnym etapem jest przedszkole, czyli Akademia Małych Zuchów. Akademia Małych Zuchów to już zupełnie inny etap. Przed dziećmi w przedszkolu stawiamy zupełnie inne wyzwania, inne wymagania. Oferujemy zajęcia dydaktyczne bardzo, bardzo różnorodne w ramach podstawy programowej, tak naprawdę wykraczające poza tę podstawę. W głównej mierze będzie to język, z którym kontakt będzie codziennie, zajęcia gimnastyczne, rehabilitacja, korekta, profilaktyka, rytmika, zajęcia muzyczne, wycieczki rekreacyjne, wiadomo, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, ale także i opieka profesjonalistów, czyli psychologa, pedagoga, logopedy, w zależności od potrzeb, oraz profilaktyka, lekarska, rehabilitanta i stomatologiczna. I jakby ten aspekt będzie się powtarzał również w kolejnych latach. Chcemy diagnozować nasze dzieci bardzo systematycznie. Tak, Akademicka Szkoła Podstawowa to placówka, w której dzieci będą mogły uczyć się w zupełnie, można powiedzieć, nowocześnie, innym sposobem. A dlaczego innym? Ponieważ bardzo dużo nacisk będziemy przykładać do praktyki, do doświadczenia, a będzie to wszystko możliwe i również ta indywidualizacja, o której była mowa, czyli indywidualne podejście do każdego ucznia, dzięki temu, że klasy są niewielkie, ponieważ liczą do 18 osób. Nie jest to możliwe w klasie, która liczy 30 osób, skupić uwagę na każdym uczniu z osobna i w osobny, jakby specjalny sposób, nie wiem, pracować, działać z każdym. Klasy mniejsze powodują to, że jednak możemy spersonalizować nasze działania. Bardzo ważny jest też jednozmianowy system nauki, no i to, że nauka jest bezpłatna, tak jak zresztą w każdej naszej szkole. Tak, mówiłam już o eksperymentowaniu, mamy tu jeszcze szybkie czytanie, lekcje w terenie, specjalistyczne warsztaty, wsparcie naukowców, a być może w przyszłości specjalne laboratorium. Oferujemy 4 języki obce, nie wszystkie od razu i nie wszystkie w ramach podstawy programowej. Dwa są właśnie w ramach podstawy, w tym jeden jest od 4 klasy, a wybrane zajęcia będą również prowadzone w języku obcym. O fachowej opiece specjalistów była już mowa, więc przejdę teraz do akademickiego liceum. Akademickie liceum to profile językowe, tak jak Państwo widzą, inżynieryjny, czyli matematyczno-fizyczno-informatyczny oraz ogólnokształcący, gdzie kierunek będzie można wybrać od drugiej klasy. Czym jest zatem w skrócie Szkoła Wielkich Szans? Nasza placówka to przede wszystkim szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wiele osób zadaje pytanie, czy to jest szkoła publiczna, czy na pewno ma takie same prawa, czy realizuje taki sam program jak inne szkoły. Oczywiście, że tak. Dlatego też dzieci otrzymują świadectwa, które są równoważne ze świadectwami w innych szkołach. Tak?
dalej. Wyjaśniamy też, ponieważ też padały liczne zapytania, mówiłam też o tym w piątek. Szkoła nasza jest bezpłatna przez wszystkie lata pobierania nauki, a więc od samego początku do samego końca. Oferuję bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, opiekę pozalekcyjną w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. One są w tej chwili nakreślone w jakiś sposób, niemniej jednak zawsze jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby. Proszę o tym pamiętać. Całodzienne wyżywienie z własnej stołówki. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ z uwagi na to, że wymogi sanitarne teraz są bardzo trudne dla wszystkich jednostek, większość kieruje się w kierunku gdzieś tam zewnętrznego żywienia. My jakby wcześniej nie mogliśmy tego zrobić. Tutaj mamy taką możliwość, ponieważ stoimy na stanowisku, że jakby własna kuchnia, dbałość o produkt, który do nas dojeżdża, o to, żeby posiłek był zdrowy, ciepły i świeży, jest bardzo ważne w momencie, kiedy nasze dzieci bardzo szybko rosną, się rozwijają, potrzebują przecież naprawdę całej masy energii. Tak, wygodna lokalizacja. Mamy nowo oddane do użytku, przestronne i nowocześnie wyposażone sale, znaczy zarówno klasy, jak i laboratoria, jak i pracownie informatyczne. Monitoring, a więc jest bezpiecznie, jest przestrzennie, proszę Państwa, bo oprócz tego, że jest to dość duży obiekt, to jeszcze wokół mamy dość spory teren. A jak dość spory teren, to znaczy, że dzieci mogą oddychać pełną piersią, mogą spacerować, mogą korzystać z placu zabaw, który będzie dość spory. No i rodzice z terenu zielonego, tak, z ogrodzonego, przestronnego, który znajduje się wokół budynku. No a dla rodzica, poza tym, że może spokojnie zaparkować samochód, odprowadzić swoje dzieci do naszej placówki, to oczywiście oszczędność czasu, ponieważ jeśli mamy dzieci w różnym wieku, to wiadomo, że to jest duży czas, żeby przejechać z jednej placówki do drugiej, odwieźć bezpiecznie, dostarczyć dziecko w biedne ręce, a potem w kolejne. No i poza tą wygodą, to już powiedziała moja przedmówczyni o tym, szkoła to jest przede wszystkim miejsce, nasza szkoła to jest miejsce, w której nikt nie jest anonimowy. Tak jest też w naszych placówkach, które prowadzimy w tej chwili i chcielibyśmy, żeby tak pozostało. Tak. Biuro rekrutacyjne mieści się w Lubawie przy ulicy Kopernika 8. Co do szczegółów, możecie Państwo zasięgać informacji zarówno na tym poziomie, jak i na parterze. Mamy dwa stanowiska rekrutacyjne. Cały nasz personel jest ubrany w takie galowe stroje i wszyscy noszą identyfikatory, więc bardzo będzie Państwu łatwo, żeby znaleźć takie osoby. Możecie też pytać nas. Będziemy tutaj przecież jeszcze dość długo. Chciałabym też powiedzieć, że za nami jest stanowisko z książkami, na których można zaopatrzyć się w książkach o naszym rachunku, ale to po wykładzie. No i tymczasem przekazuję głos panu Dariuszowi Paczkowskiemu i dziękuję za uwagę.